Ja się zgadzam, ale trochę mu nie ufam. Czat wybrał, że to jest największym artystą całej historii sztuki. Nie wiem, czy będę miał pracę. Zapytałem bota GPT o parę artystycznych kwestii, parę tematów. Byłem ciekawy, co mi wskaże, bo pytałem o takie subiektywne rzeczy. Trochę też sprawdziłem wiedzę. Nawet na koniec doradził nam fajną rzecz, więc zapraszam do oglądania, bo ja byłem zaskoczony i rad, że taka technologia istnieje i można się pobawić. Mimo, że obawiam się jej. Nie jestem pewny, do czego to wszystko dąży, ale dla zabawy można popróbować. Zapraszam do oglądania. No dobrze, to zacznijmy sobie od pierwszego pytania. Panie czacie, kto jest najlepszym artystą w historii? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ gust i preferencje artystyczne są subiektywne. Istnieją jednak niektórzy artyści, którzy są powszechnie uwałani za wybitnych i wpłynęli na rozwój swojego gatunku lub dziedziny sztuki. Kilka przykładów. Leonardo da Vinci, włoski renesansowy artysta, uważany za jednego z największych. Michelangelo Buonarroti, Vincent van Gogh, Pablo Picasso, Ludwig van Beethoven. Oczywiście istnieje wiele innych artystów, którzy zasługują na uwagę i uważani są za wybitnych. Beethoven. No dobra, w sumie jako artysta, no dobra. Ale wiadomo, o co chodziło. Dobra, chciałbym tą rozmowę jeszcze trochę pociągnąć. No tak się domyślałem, że pojawi się po prostu parę nazwisk i to będzie właśnie na tej zasadzie, że to subiektywna sprawa i tak dalej. Panie bocie, a gdybyś musiał wskazać tego najlepszego, którego byś wybrał? Jako sztuczna inteligencja nie jestem w stanie wybrać jednego najlepszego artysty w historii, ponieważ jest to kwestia subiektywnych preferencji i gustu. Wszyscy artyści, których wymieniłem wcześniej, zasługują na miano wybitnych i wpłynęli na sztukę w różnorodny sposób. Każdy z nich miał unikalne podejście do swojej dziedziny sztuki i pozostawił po sobie wiele arcydzieł, które są podziwiane i studiowane przez kolejne pokolenia. Ostatecznie wybór najlepszego artysty w historii zależy od indywidualnych upodobań i oceny jakości pracy artystycznej. Okej. Nie chcę nam powiedzieć, no ale jakbyś musiał. Jako sztuczna inteligencja nie posiadam subiektywnych preferencji, które pozwalają... Nie no, lejesz wodę, no wskaż jednego. Okej, zrobimy jeszcze inaczej. To w takim razie podaj mi top 3 najlepszych artystów. Na podstawie powszechnych opinii i uznania w świecie sztuki mogę podać 3 artystów, którzy zasługują na uwagę jako wybitni i wpływowi w historii sztuki. Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarroti, Vincent van Gogh. O, podał top 3. Okej, jest to jakiś postęp, no dobra. Jednak, biorąc pod uwagę wpływ na rozwój sztuki, można argumentować, że Leonardo da Vinci był najbardziej wszechstronnym artystą w innym. No, mamy to. Chat GPS, GBT wybrał, że to Leonardo da Vinci jest największym artystą całej historii sztuki. Okej, spoko. Wyciągnęliśmy to z niego. Lećmy do drugiego pytania. Trochę nawiążę tutaj do poprzedniego odcinka i ostatnio też byłem na konferencji takiej Polish Graphic Design. Bardzo fajnie. Posłuchałem właśnie dużo o sztucznej inteligencji. Trochę się nakręciłem na to w negatywny niestety sposób. Ale właśnie w tym temacie będzie moje drugie pytanie. Mianowicie, czy sztuczna inteligencja... Czajcie, pytam bota, no... Czy sztuczna inteligencja zagraża artystom i projektantom? Sztuczna inteligencja może wpłynąć na pracę artystów i projektantów, ale niekoniecznie zagrażać im. Może nawet pomóc w ich pracy. Na przykład, narzędzia do generowania obrazów lub muzyki z użyciem sztucznej inteligencji mogą pomóc artystom w szybkim i efektywnym prototypowaniu swoich pomysłów, co pozwala im na eksperymentowanie i rozwijanie swojego stylu artystycznego. Jednak narzędzia te nie zastąpią artystów, którzy nadal będą musieli wykorzystać swoją kreatywność i wrażliwość, aby stworzyć coś oryginalnego i wartościowego. Podobnie, projektanci mogą wykorzystać sztuczną inteligencję do szybszego i bardziej precyzyjnego tworzenia projektów. Na przykład, mogą użyć algorytmów do generowania wielu wariantów projektu, z których można wybrać najlepszy. Mogą również wykorzystać uczenie maszynowe do analizowania preferencji i zachowań użytkowników, co może pomóc w projektowaniu bardziej intuicyjnych i przyjaznych dla użytkownika produktów.
W każdym razie, sztuczna inteligencja nie powinna być postrzegana jako konkurencja dla artystów i projektantów, ale jako narzędzie, które może wspomóc i ulepszyć ich pracę. Ostatecznie, to kreatywność, wrażliwość i ludzka intuicja pozostaną niezbędne dla tworzenia wartościowych dzieł sztuki i projektów. Okej. Ja się zgadzam, ale trochę mu nie ufam. Może on wiedzieć coś, czego ja nie wiem i czego my nie wiemy i może nas tylko uspokajać. Okej. Przepraszam, nie jest moim zamiarem wprowadzać w błąd ani nabierać kogokolwiek. Bardzo ładnie to powiedział. Uspokoił mnie. Zaczynam mu trochę wierzyć, okej. Czy sztuczna inteligencja zabierze pracę artystom? Sztuczna inteligencja nie zabierze prac artystom w sensie, że całkowicie zastąpi ich kreatywność i zdolności artystyczne. Jednak może wpłynąć na rodzaj prac artystycznych, jakie zostaną wykonane w przyszłości. Na przykład, sztuczna inteligencja może pomóc w szybszym i bardziej efektywnym tworzeniu elementów graficznych, muzyki, filmów i innych mediów. Narzędzia generujące grafikę lub muzykę z użyciem sztucznej inteligencji mogą pomóc artystom w tworzeniu prototypów, szkiców lub inspiracji. Jednak to nadal będzie zależeć od artysty, jak wykorzysta te narzędzia i jakie elementy wybierze do swojej pracy. Ponadto, sztuczna inteligencja może pomóc w tworzeniu dzieł sztuki, które są bardziej personalizowane i dopasowane do indywidualnych preferencji odbiorców. Na przykład, dzięki analizie danych o zachowaniach i preferencjach użytkowników, można stworzyć dzieła sztuki, które lepiej trafiają w gusta konkretnych grup odbiorców. W każdym razie, sztuczna inteligencja jest narzędziem, które może pomóc artystom, ale to nadal będzie od nich zależeć, jak wykorzystają te narzędzia i jakie dzieła sztuki stworzą. Warto zauważyć, że kreatywność, wrażliwość i indywidualny styl nadal będą kluczowe w tworzeniu wartościowych dzieł sztuki. Okej, jeszcze ostatnie pytanie. Dlaczego artyści i projektanci boją się utracenia pracy na rzecz sztucznej inteligencji? Bo obawa przed utratą pracy w wyniku automatyzacji lub zastąpienia przez sztuczną inteligencję jest zrozumiała i wynika z doświadczeń innych branż, w których już nastąpiła automatyzacja pracy. Sztuczna inteligencja i automatyzacja procesów związanych z projektowaniem lub tworzeniem dzieł sztuki mogą skutkować tym, że niektóre zadania zostaną zautomatyzowane lub wykonywane przez maszyny, a nie przez ludzi. Oznacza to, że część pracy, która kiedyś była wykonywana ręcznie lub wymagała interakcji z klientami, może zostać zastąpiona przez maszyny, co może prowadzić do redukcji zatrudnienia. Ponadto, sztuczna inteligencja i automatyzacja mogą również zmienić wymagania dotyczące umiejętności potrzebnych do pracy w branży artystycznej i projektowej. Pracownicy muszą być bardziej zaznajomieni z nowymi technologiami i narzędziami, które stają się coraz bardziej powszechne w tych branżach. Mimo to, warto zauważyć, że sztuczna inteligencja i automatyzacja nie zastąpią całkowicie pracy artystów i projektantów. Nadal będą potrzebne umiejętności kreatywności, wrażliwości artystycznej i zdolności do tworzenia wartościowych dzieł sztuki. Wiele zadań w branży artystycznej i projektowej wymaga także umiejętności interpersonalnych i zdolności do pracy w zespole, co jest trudne do zautomatyzowania. Ostatecznie, sztuczna inteligencja może pomóc w tworzeniu bardziej efektywnych procesów w branży artystycznej i projektowej, ale to ludzie pozostaną kluczowymi aktorami w tworzeniu wartościowych dzieł sztuki i projektów. Spróbujmy wyciągnąć od niego jakiś ciekawy fakt, ciekawostkę. Powiedz mi mało znaną ciekawostkę. O, a niech będzie o Da Vinci, bo jego też wskazał wcześniej. Mało znaną ciekawostką o Leonardo da Vinci jest to, że miał niezwykle rozwinięte zmysły, w tym wyjątkowo dobrze rozwinięty zmysł słuchu. Podobno był w stanie słyszeć dźwięki, których inni ludzie nie byli w stanie usłyszeć, co często pomagało mu w pracy nad projektami muzycznymi i wynalazkami związanych z dźwiękiem. Da Vinci opracował również system notacji muzycznej oparty na geometrii, w którym długości linii i kształty symboli odpowiadały długości dźwięków i ich wysokości. System ten był bardzo złożony i nie zdobył powszechnej akceptacji, ale jest uważany za prekursora dzisiejszych metod notacji muzycznej. Okej, napiszcie, czy wiedzieliście, ja nie wiedziałem na przykład. Kolejna szybka ciekawostka teraz. O, niech będzie Salvador Dali, czemu nie?
Mało znaną ciekawostką o Salwadorze Dali jest to, że oprócz swojej kariery artystycznej był również zapalonym kucharzem. Uwielbiał gotować i eksperymentować z niekonwencjonalnymi składnikami. Jego ulubionym danie było... Czyli potrawa złożona z żywych homarów, które były ułożone w taki sposób, aby tworzyć figurę człowieka. Dali wydał również książkę kucharską zatytułowaną... która zawierała przepisy na niezwykłe i surrealistyczne dania, takie jak krewetki wściekłych młynów w promieniach słonecznych czy kaczka w perspektywie. W książce znalazły się również ilustracje i cytaty artysty dotyczące jedzenia i kulinariów. Bardzo mi się podoba, totalnie to brzmi jak to mogłoby być jego. Nie znałem również tej ciekawostki, nie znam aż tak. Napiszcie, czy wiedzieliście oczywiście o tej ciekawostce. Mi się ona bardzo podoba, brzmi totalnie jakby do niego pasowało. Dobra, i ostatnia ciekawostka, szybciutka, powiedz mi mało znaną ciekawostkę o Janie Matejko. Patriotycznie, zobaczmy. Mało znaną ciekawostką o Janie Matejko jest to, że był on również znany jako kolekcjoner i badacz starożytnych broni i zbroi. Matejko zgromadził imponującą kolekcję ponad 2000 przedmiotów związanych z historią wojskowości, w tym miecze, szable, piki, hełmy i tarcze, zarówno z Polski, jak i z innych krajów. Jego pasja do broni była w pewnym sensie dziedziczna. Jego ojciec, Franciszek Matejko, był uznanym w Krakowie kowalem i producentem broni. Jan Matejko wykorzystywał swoją wiedzę i zainteresowania w swojej pracy artystycznej, starając się jak najdokładniej odtworzyć uzbrojenie i stroje historyczne swoich bohaterów na swoich obrazach. Kolekcja broni Jana Matejki jest obecnie przechowywana w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Okej, okay. No ja nie znam aż tak, szczerze mówiąc, historii, żeby znać aż takie ciekawostki. No spokojnie, nie zrobiło jakiegoś dużego wrażenia, ale dajcie znać, czy wy wiedzieliście. Jak ktoś się tutaj interesuje takimi rzeczami, no to dajcie znać oczywiście. I dobra, spróbujmy ostatnie pytanie rozwojowe, jakieś poradnikowe, o, może nam coś doradzi. Jak najskuteczniej progresować w rozwijaniu umiejętności artystycznych? Rozwijanie umiejętności artystycznych wymaga czasu, poświęcenia i wysiłku. Oto kilka porad, jak najskuteczniej progresować w rozwijaniu swoich umiejętności artystycznych. Ćwicz regularnie, rysuj, maluj, twórz codziennie. Nie musi to być coś wielkiego lub skomplikowanego, ale regularna praktyka pozwoli na rozwijanie swoich umiejętności i zwiększanie swobody w tworzeniu. Obserwuj innych artystów, studiuj pracę innych artystów i zastanawiaj się, jakie techniki i style zastosowali. Obejrzyj wystawy, czytaj książki o sztuce i szukaj inspiracji w internecie. Zdobądź wiedzę teoretyczną, znajomość podstawowych zasad kompozycji, perspektywy, kolorów, światła i cienia może pomóc w tworzeniu bardziej skutecznych i interesujących dzieł. Bądź otwarty na krytykę. Otwórz się na konstruktywną krytykę swojej pracy. Często możemy się uczyć więcej z negatywnych niż pozytywnych opinii. Dołącz do społeczności artystycznej. Włącz się do społeczności artystycznej, takiej jak grupy na Facebooku, Instagramie czy lokalne stowarzyszenia artystyczne. Spotkaj innych artystów, którzy są w tym samym punkcie, co ty. Eksperymentuj z różnymi stylami i technikami. Nie bój się próbować nowych rzeczy, takich jak różne media i style. To może pomóc w odkryciu twojego własnego stylu. Ustal cele i pracuj na ich osiągnięcie. Określ cele, jakie chcesz osiągnąć w swojej sztuce, takie jak stworzenie konkretnej liczby dzieł w danym czasie lub udział w wystawie. Ustal harmonogram i pracuj na ich realizację. Pamiętaj, że rozwijanie umiejętności artystycznych to proces, który wymaga czasu i wysiłku. Najważniejsze jest, aby cieszyć się samym procesem tworzenia i być cierpliwym w dążeniu do osiągnięcia swoich celów artystycznych. Bardzo jakościowe i treściwe. Podoba mi się 7 punktów takich konkretnych. Można by się zastanowić, czy coś trzeba dodać, bo na pewno te wszystkie, co tutaj są, no to na pewno można się z nimi zgodzić i faktycznie ich trzymać. No i tyle, moi drodzy, pogadaliśmy sobie trochę z czatem. Liczyłem na jakąś dyskusję, aferę, ale niestety nie udało mi się z nim tak jakoś mocniej podyskutować. Parę razy mnie zagiął, parę razy się zawiodłem, że nie chcę swojego zdania wypowiedzieć, ale no wiadomo, rozumiem to oczywiście. No i tyle, dajcie znać, co wy sądzicie na temat tych pytań, które zadałem i chciałbym, żebyście sami odpowiedzieli na nie. No mimo wszystko ja się trochę boję sztucznej inteligencji. Nie wiem, czy będę miał pracę.